Dobra. Lecimy dalej w takim razie. W kosmosiku. Resetujemy pozycję. I tutaj ma się rozkręcić. Okay. Czy gra jakościowo porówna do Alyx? Jakościowo jako gra widać jaka jest. Indie gierka z fajnym stylem graficznym. Tak? Uzupełniać tlen. Znajdź drzewo, podejść do niego. Odetchnij z bublem. Okej. Okay. Kombinezon, który... Tam jeszcze na plęcie można było poćwiczyć. Dobra, mały zwiadowca. Spoglądaj poza horyzont. Wyświetlaj ciemne zakątki. Wykrywaj zagrożenia. Sprawdzaj otoczenie. Okej. Okay. Ale oglądałem teraz to, co... Kucakun, oglądałem, co nagrywa film. Kurde, niestety było płynnie... Jeszcze przejdę do dokładniej, tak? Ale no... Teraz tak, czym jest to? Dziennik pokładowy. Drzewna przystań. Krucha pustka. Głębia olbrzyma. I tam jest Gabro. Tam się dowiemy czegoś tym pomysłem. Okej. Okay. Brzmi jak dobry cel. Bo potem jest co? Mroczne siernisko, intruz, bliźniak z żaru. Okej. Okay. A to jest co? Chyba silnik. Ty, to gra. Dobra. Czat trochę bardziej tu. Czy on będzie dobry? Powinien być ok. Nic tam nie zasłania? Chyba nie. Dobra, przećwiczyliśmy manewry. Wyrzutnia sond. Sygnałoskop. Ogień. W tym momencie gra mnie trochę zawiodła, jak grałem po Kerbalach, bo uznałem, że to nie jest realistyczne. Ale potem zrozumiałem, ty, to jest jakieś drugie miejsce w ogóle na tej planecie. Potem zrozumiałem, że to nie o to w niej chodzi. Dobra. Cel. Co to jest? Analiza. Głębia olbrzyma. Tam jest jakiś nasz ziomek. Mamy gdzieś tutaj. Tu. Dźwięk. Prędkość w kierunku olbrzyma dosyć dużą względem niego. Okej, tu coś wisi ciekawego. Spróbujmy to upolować. To jest chyba gazowy gigant, z tego co rozumiem.
to. Te elementy śmieszne. Kamera lądowania. Wysiądziemy się za następnym, gdzie jest ten sygnał. To jakiś koleś, jeden z tych naszych. Chyba jednak kiepsko. Uszkodzenie uległo co? Ok, naprawa. Dobra, naprawiamy. Zespół silników po prawej. Zobaczmy, jak się naprawia to wszystko. Jest moment. Gdzie jestem? Debele. Dobra, kosmolot nie jest gdzieś tam. Jest lekko uszkodzona. Status tlenu. Dobra, dryfuje. Nie było, można było, okej, tutaj nie ma grawitacji, ja jestem głupi. Można było zaparkować obok i po prostu wyjść. Okej, teraz tutaj. Naprawiam. Dobra, dał się naprawić. Sekundę. Zrobię tylko jedną poprawkę tutaj. Jak działa wszystko w międzyczasie? Jest całkiem ok, sorry, zróbmy tutaj weryfikację, czy jakoś to działa. Dobra, ok. Tam gość dostał ignora na zawsze, więc sorry, muszę założyć nowe konto. Jakby co? Dobra. Wracamy jeszcze tak, resetuj pozycję. Jest tak, naprawione. A tylko tak, będąc tutaj, chciałem jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Ty, bo co tam jest w sumie takiego ładnego? To jest po prostu cień. A? Zespół tubul, przez który można wejść. A, jak jest z pojemnością tlenu? Paliwo, tlen. To nie ma tragedii. Jestem ciekaw, czy można by wejść tutaj. Nie, te tubule wychodzą tu. Podoba mi się to. To jest bardzo gra w stylu Mysta. Z tymi zagadkami. Jak słoneczko w ogóle się ma? Kurde, jeden z lepszych klimatów. Gambler, ten mod jest rewelacyjny do tego, jak pytasz o to. Naprawdę, będę to powtarzał non-stop, ale to jest jeden z lepszych modułów. Jest naprawdę kapitalny. Dobra, włazimy. Tylko nie ma żadnych zabezpieczeń, które ma problemy z żygankiem i tak dalej.
Dobra, wylecimy stąd. Poszycie prawej burty jest uszkodzone. Tak? O Boże, sekundę. Sorry. Przepraszam, czy poszycie prawej burty? To jest dół. To z drugiej strony zakładam. Nie, to są te silniki manewrujące. Kurde, to musi być gdzieś tu. Okej, tak, jest, dobra, jest uszkodzone. Powinno być ogarnięte. Dobra, teraz tak. Gdzieś tu jest ten ziomek, tak, który gra na gitarze. Analiza. Nie jest gitara. To jest harmonika ustna. Zbliżenie. O! A zaraz, też ma być ziomek. Ma być na tym, na tej całej, jak to się nazywa? Na tym gazowym gigancie, na tym gazowym popierdółce. Ale nic z tego nie wykrywa. Kurczę. Dobra, wróćmy i trudno. Polećmy do tego harmonikowca w takim razie, żeby pogadać o czymkolwiek. Aha, tylko zaraz. Bo tak, wylądowaliśmy tutaj, to mnie zaciekawiło jako coś. No i w sumie tyle tak naprawdę. Chcę zobaczyć, czy z któryś z tych można wejść, ale chyba nie. Bo przez te tubule jakby wejść. To super jest ten... Aha, mam własną latarkę na hełmie. Super jest ten interfejs. Się wciskam. Włącza się. Wciskam, wyłącza się. Aha. Tu jest wejście. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, czy przeżyjemy to. Światło, tlen, 50%, dziennik pokładowy zaktualizowany. Tu mamy coś w starożytnym języku. Nie wiem, jak to działa. Ładny korytarz. Czyli tu jest to zwierciadło. Czyli z tej strony jest nieprzeźroczysty. I tu jest, są trzy te tubule prowadzące w różne miejsca. Ty. Chyba to... jak z trenem. Dobra, wyjdź, tylko teraz tak, którędy ja wlazłem? Chyba tędy. Nie? Ale może tam będzie, dobra, mamy już tak. Jest oko. To jest zagadka skomplikowana. Dobra, czy czujecie, że wasze... Naładowało mi tlen. Jesteśmy chyba do góry nogami.
Jest mikrograwitacja. Muzyka weszła. Ty, moment. Jakieś błyski są. To jest faza. To jest mapa tego świata. Tak. Drzewna przystań, Krapowska, zdrowe bliźniaki i tak dalej. Dobra, analiza. Symbole są nie do odczytania. Grawitacja 0,2. Bardzo wskaźniki są tutaj dobre. Kurczę. To nie jest Polska jakby co. To jest jakiś układ fikcyjny. Albo nie fikcyjny, tylko nieznany nam do końca. Okej, nie możemy tego przepychać. To są stołeczki. To? To wygląda jak coś w stylu... A. Dobra, to odwraca. Dobra. Okej. IQ Gaming. Dobre. W VR-ze feeling jest przepiękny. Świetny. Kim ty jesteś? Moment, analiza. Sprawdźmy analizę dwukrotnie. Dźwiękowo. Nic nie wykazuje. Zabawa chowanego. Nie mamy. Ok, mam skan. Zarąbiście to chodzi. Dobra, zobaczmy co dalej ta kulka potoczy. Sary kulko. Kuliczko. Jezu, to jest najlepsza gra na VR w tym momencie. To serio lepsze od Alexa i to dużo. Ty, grip, Y, tłumacz. Jest. Orbitalne działo sądujące. Okej. Sonda odbiera dane przesłane przez sondę. Moduł śledzenia. Uszkodzenia wielu modułów. Zajebiste. Podoba mi się to. Czacie, gdzie jesteś? Do mnie. Następny wykres. Czyli tutaj jest jakaś starożytna instalacja kosmiczna. A? To. Analiza. Nie ma się modułu śledzenia. Co to zrobił tak? Co to jest to? Orbitalne działanie sądujące. Poważne naprężenie strukturalne. Moduł kontrolny to chyba to, gdzie jesteśmy. Pęknięcie szkła iluminatora. Okej. Nie ma modułu siedzenia. I co było to pierwsze? Chodź kula. Jest jaki to jest dobry klimat. Mogę ją zgasić to. Tutaj byliśmy.
Tak, nie przetłumaczyłem kilku, sprawdzimy. Tak, jeden, drugi. Nie przetłumaczyłem dwóch, tego na stówę nie przetłumaczyłem. Dobra, idziemy. Losowe położenie, pole grawitacyjne włączone, zgadza się. Projekt Bliźniak z Popiołu. Projekt Bliźniak z Popiołu. 20 minut do... Ciekawe, 20 minut temu. Ktoś tu grzebał. Świat. Klepsy zdrowe bliźniaki. Już zaczyna się ten twist ze słońcem swoją drogą. Drzewna przystań jeszcze istnieje. Dziennik z mojego... Dziennik. Dziennik jest na statku, czy mam dostęp stąd też? Idziemy na drugą stronę. Tylko, że ta kula, jak damy ją tutaj, to nic się nie zmieni, nie? Na statku. Czy mamy tak. To jest tylko techniczne pomieszczenie testowe. Proszę mnie odwrócić. O, fantastyczne uczucie. Tu nic nie działa. Dobra, i wyjście jest tutaj. Uzupełnimy zasoby. Musimy oszczędzać paliwo niestety. Okej, tu jest to uszkodzony system, przez który wyjdziemy. Dobra, naprawiona kosmolotnia i ten. Tak, wiem, co się dzieje ze słońcem. Ty, to już teraz? Nie. Jak to u was wyglądało? Zajebiste, u mnie było zajebiste. Wejście. Ile tam tego zostało? Już ostatnie, dobra, jest. To jest koniec świata. Jest dobre nawiązanie do Odysei Kosmicznej, ten taki powrót przez wspomnienia. I budzimy się. To jest kurde, jak to się nazywało? Oprócz Dnia Świstaka, to lepiej to pasuje tutaj do... Chociaż tak samo. End of... Edge of Tomorrow. Tak. Tak, dzięki Baton, dokładnie. Okej, żyjecie? Nie mam mapy, nie wiem czego. Halo, mam kody startowe. Zatankowane... To, co jest? Ja umarłem. Kody startowe już znamy. Nie musimy tego powtarzać. Ciekawe, czy możemy udowodnić im, że przeżyliśmy śmierć i cofnęliśmy się w czasie. Wierzę, że mam te pody, nie zapytać, okej. Okay. Dobra. Lecimy od razu. Kiedy indziej będziemy eksperymentować. Na razie nauczmy się latać. Do porządku, nie. Budzimy się, mamy swoją wiedzę zachowaną. Tak? Jezu, nie.
Nie. Dobra, tak się odradzamy. O, przeżyłem. Cóż za pech. A, bo ja zginąłem, nie śmieszysz. Okej, okay, dostań. Dobra. Obserwatorium, lecimy. Chyba, że zagadamy jeszcze. Zobaczymy na ten pomnik magiczny, o. Czy ma coś nam do powiedzenia? Gdzieś my się już nie bawimy. Obserwatorium jest tam. Ty, 22 minuty są, tak? Na ten cyk. Okej. Okay. Właśnie to jest zajebiste. To mnie ominęło zupełnie. Ta śmierć tego kosmosu. Aha, bez sensu tu idę. Bo tak startuje się z dołu. Nieważne, trudno, jestem głupi, ale to mniejsza z tym. Natomiast zagadamy z tym specem od tych. A to z jaskini, a zaraz, znowu idę źle. Tak, w skrócie chyba trzeba uratować świat 22 minuty. To jest bardzo dobry koncept. Plus VR. To jest, mówię, genialne, co ta gra robi. To mój cień w ogóle tam. O. Ty jest. O Boże. Coś się stało? Nie można do nich nawiązać, szkoda. A ty jesteś specem? O właśnie, otworzył oczy. Nie, nie otworzył oczu. Dobra, nic z tego nie wynikło tutaj. Spadamy. To chyba spadamy dosłownie. Gdzie jest czat? To jest tak, jak ktoś pyta, co to jest Outer Wilds VR. Strasznie dobre. W sensie, że gra jest dobra sama w sobie, ale z racji tego, że jestem zblazowany tym 2D, pewnie bym ją olał. Natomiast w VR-ze jest świetna. W VR-ze jest, kurde, sam feeling jest przepiękny. Dobra. Idziemy jedne... Ty. Tak, wiem, że w jaskini jest ten pole treningowe. Luz, nie wymagam tego. Dobra, ujęcie drugie. Ja wiem, czemu spadam z tych całych tych. Bo nie mogę znaleźć tego, żebym szedł tam, gdzie wskazuje ręka, a nie głowa. Dobra, kombinezon. Co to jest w ogóle? Chyba tutaj niczego nie ma. Nie, pełne życie i paliwo. Są uzupełnienia jakieś, tak? Jesteście gotowi? Czat trochę damy z boku. To chyba nie mogę teraz... A, nieważne. Jeśli tak dam tak, to się zmodyfikuje. O. Czyli tak, na orbicie tego... Sprawdźmy, cały czas mnie fascynuje. Tam jest jakiś gość, który ogarnia tych starożytnych kosmitów. Teraz tak, mamy gwiazdę, mamy ten, dobra. To jest strasznie dobre. To jest bardzo, w VR-ze to jest świetny widok. Krucha pustka. Intruz, głębia olbrzyma. Klepsydrowe bliźniak, dobra, słońce jest małe. Mroczne sierlińsko na końcu i świruje intruz, który jest jakąś kometą. Z tego co rozumiem. Odliczanie chyba jest od momentu odrodzenia, ale nie jestem pewien. Nie wiem. Wow, wyjście z atmosfery. To było fajne.
Ty. Mamy chyba autopilota. Wykorzystamy z niego trochę. Tam ktoś powinien być. Proszę mi dać sygnałoskop. No ktoś tam jest grana. Dobra, spróbujemy się zanurzyć. Najwyżej zginiemy. Oj, proszę to zdjąć. A! Tak, wleciałem w słońce. Aha! Zapisywane są... Moment, moment. Orbitalne działo sądujące. Moduł kontrolny. Moduł śledzenia sąd. Moduł wyrzutni. Świetnie. Nie wiem, co to jest wykrzyknik. Zobacz wpis. Oznacz lot. Wioska. Gabro. Okej. Czat. No, Marek, co jest? Schowaj to. Okej. Okay. Ujęcie drugie. Ogień. Ty. Autopilot. Sygnał oszkod. Dokładnie w tym miejscu wskazane, nie ma konkretnego. Okej, schowaj się. Moment. Silniki hamujące. Spróbujmy tu wylądować, trudno. Kamera lądująca. Okej. Okay. Ty, to nie jest gazowy gigant. To jest kurde ocean. Ty, jaka faza. Okej. Ty, jaka woda ładna. Kurde. Strasznie fajne są efekty wyjścia i wejścia. Jak w Twisterze. Tylko tu poleciał jakiś nasz ziomek, z tego co rozumiem. A pod tam na dole co jest? To jest po prostu kula wody, która trzymana jest grawitacją. Tak?
Tu jest coś. Jak to się wyłącza? Mamy światła? Dobra. Dobra, czas to zobaczyć. W sensownym miejscu, sorry. Bo to nie jest sensowne miejsce. Dobra. Skafander, sprzęt. Okej. Okay. Zaraz, co jest grane? Co mi o skafandra? Moment. Chyba z tego wszystkiego się pospieszyłem, nie włożyłem skafandra. Jezu, przepraszam. Znamy to. Okej. Okay. Okej, okay. Gdzieś tu jest nasz ziomek. Ty, jest efekty wody są ładne tutaj. Jak śmierć. Daleko jeszcze od śmierci? A, jeszcze trochę. Okej, okay, jakieś lampy są, źródła oświetlenia. Ty, imprezuję tutaj, dobra. O Boże, dobra. Dobra. Ciągle umieram. Jesteśmy dokładnie. Pętla brzmi dobrze. Tak, są wspomnienia. Tu posąg. Dobra, mamy te same wspomnienia z ziomkiem. Tak. Znalazłem, co tu robisz, co warto, o co chodzi z tą planetą. Woda. Cztery wyspy. Okej. Okay. Okej, okay, zgra z posągiem. Cyklony są bardzo ładne. Gdzie kosmolot, nie? Jeszcze kilka pytań.
co warto zbadać. Co się dzieje na... Tak, dobra. Kamienny łuk. Dobra. Okej. Spoko, spoko. Czyli kamienny łuk. Przejdziemy się, nie? Bo tlenu nie zużywamy. Jak daleko do śmierci? Jeszcze mam chwilę. A, bo wybucha, to słońce jakoś robi się coraz większe i wchłania kolejne ciała niebieskie. Intruza bym zbadał, bo wygląda ciekawie. Czad do mnie. Tutaj. O. Więc tak. O. O. Upiecz piankę. To jest genialne. To jest kurczę. Chyba przypaliłem. Jadłem to, to jest taki syf amerykański, nie? Powinno się lekko skarmelizować. Gdzie jest czat? A nie mogę teraz go tutaj przywrócić, proszę tutaj nie dać go w ten sposób. Marek, proszę. Okej. Okay. To jest gówno. To jest takie typowe, mi się wydaje, Ameryka Północna. Tam muszą mieć wszystko słodkie. Dobra, tu jest moja kosmolotnia. Tak, one są, wyspy są połączone łukiem. Na jednej z nich jest kolejny posąg. Ja bym to zbadał. Kurde. No tak. Nie, ma, nie mamy na tyle siły, żeby się... Ty, a co to jest? To jest aparat. I można wystrzeliwać zwiadowcy. Zobaczmy. Rozumiem, że na statku możemy się podlecieć lekko. Klimat jest dobry w tej grze po prostu. Jak życie? Oj. Poproszę czat z przodu. Boże... Sorry. Co? Aha, to cyklon porwał. Fajnie. Nie wiem, jak się obraca teraz, żeby robić się tak na wiarze. Całkiem szczerze, nie mam pojęcia niestety. Tego mi brakuje. Jakby się dało, jakoś, pewnie się jakoś da. Przytrzymać. O Jezu. O dobra, mam to. Jank, okej, już ogarnąłem. To dużo łatwiej.
Dobra, więc to jest to. Co tam jest ciekawych ciał? Jesteś tutaj. Krucha pustka. Gdzie ty jesteś? To jest to. Mroczne ciernisko. To. Krucha pustka, lecimy tam. Lepiej autopilotem w sumie. Jak z uszkodzeniami? Po szczycie prawe. To się naprawi. Ta z gatunku niezła faza. Kamera lądowania. Wyląduję na tym wzgórzu ze światłem. Jeszcze bo nie ma miejsca. Trudno. Zjedziemy obok i podejdziemy tam. Imersja lądowania jest genialna. Kurde. Co tam, że przełożył szczepienie? Nawet ja nie wiem, kiedy ja mam szczepienie. Za jakiś rok. Jak już wszyscy umrą razem ze mną. Bo. To jest ten, to jest ta sprawa. Stałeś uszkodzony. Elegancko. Ty, jak śmierć gwiazdy, jak wygląda? Jeszcze nie ma problemów. Moderna, co? Ktoś po tym przeżył? Wszyscy mówią, że tylko Pfizer, inne to jest śmierć. Okej, czyli jest grawitacja jakaś mocna? Tak, nie możemy tutaj skakać niestety. Tu są drzewa. Okej, to jest jedna z tych struktur obcych. Gdzie wylądować niestety w pobliżu. Niestety nic nie zrobię. Odrzutowy pysek nie da rady. Tak, można wybrać, którą szczepionką się szczepisz. Myślę, gdzie tu zaparkować najlepiej. Kurde, tu jest jakaś struktura, ale nie sądzę, żebym... Aha! Mogę skakać. Analiza. No zaraz nas wchłonie słońce, gdzie śmierć kolejna. Spróbujmy tutaj. Okej. To jest element. Ty faktycznie to jest pustka. Okej. Tu była czarna dziura. Jestem zajebisty. To jest bardzo dobre. To jest dobra faza. Analiza. Tu coś jest. Ile mamy tego? Mało tlenu. Tam jest coś. Nie mam. Ktoś tu z nami jest? Nie. Tylko śmierć. I cierpienie. Czy to jest pomnik? Tych muminów? Ty. Ruiny.
Słońce zaraz zabije wszystkich. Oni się uduszą od braku tlenu, z braku paliwa i innych takich. To jest ten cały, ta kometa. Ty, dobra, to. To jest coś, co nas katapultuje. Znamy tę technologię trochę. Tak? Wchodzę w to. Ty, to jest dobre. Jesteście cali? Tam jest jedna z tych za... Ile zostało do śmierci? Jesteśmy na obrzeżach, na szczęście. Trochę pożyjemy. Żygamy dalej? Serio? Wam to przeszkadza? Tu jest ten chociaż? Moment. Nie ma tej tlenu nawet. To zobaczmy, czy to się przesuwa? Strasznie dobry klimat. O kurde. Co z tym zrobić? I właśnie długo umrzemy z braku tlenu. Zobaczmy, co tam jest. To jest chyba ta czarna... Ty, tu jest tlen. Dobra, pożyjemy trochę. Analiza. A ty? Jeszcze raz. Grip i joystick. Tam jest drzewo. Drzewo nam chyba daje tlen. Taka była zasada. Żeby to wytłumaczyć. Nie mam teraz jak wyciągnąć. Bo koliduje mi to ze sterowaniem. Ty. Wsadzę tutaj. Tłumacz. A, sorry, muszę tylko dojechać. Chyba umieramy już. Szybko, ostatnie dane.
Okej. Ruszymy na księżyc kwantowy. Plan. Bells. Biegun prosty księżyca. Okej. Dobra faza. Analiza. To już jest nie to, sorry. Analiza. Nie, trochę pożyjemy jeszcze. Ona wybucha tak spektakularnie. Nie wiem, gdzie jest dobry widok, bo to jest czarna dziura, z tego co rozumiem. Okej, to są różne punkty wczytywania, z tego co rozumiem. Dupnie. Tylko nie mamy dobrego widoku. Dupło. To jest słońce. Teraz. Jesteśmy jednością z kosmosem. Okej, kolejny ciąg cyklu. Zrobimy teraz tak, zapisik. Zobaczymy, jak jest w rzeczywistości, która godzina i tak dalej. Bo straciłem z nią kontakt. Uwaga. Tuberom dziękujemy za kolejną sesję. Czas na cięcie.